Mieszkańcy gminy Legnickie Pole mówili w materiale telewizyjnym z wtorku 3 marca, że obawiają się, iż na ich terenie powstanie spalarnia odpadów. Dziś naszą redakcję odwiedził prezes konsorcjum Plasma Power, głównego inwestora tego przedsięwzięcia, by sprostować i wytłumaczyć, że nie będzie to spalarnia. Korporacja nasza ma możliwość zrealizowania instalacji zakładu energetycznego wytwarzającego energię z odpadów przetwarzanych za pomocą plazmy. Nie jest to żadna spalarnia odpadów. Tam się nic nie spala. Umieszczone w specjalnych urządzeniach wsad, czyli odpady, zostają zdezintegrowane na pierwiastki i w ten sposób tworzy się z nich energię. W ostatnim materiale zastanawialiśmy się też, jak spółka o kapitale zakładowym 5000 zł zamierza sfinansować inwestycje o szacunkowej wartości 200 milionów dolarów. Nie mamy tego kapitału niezbędnego do realizacji inwestycji. Natomiast uchylę troszeczkę rąbka tajemnicy. Bardzo poważnie realizacją tej inwestycji jest zainteresowany sam dostawca technologii. Po prostu firma Westinghouse chce mieć w tej części Europy instalację referencyjną, którą będzie mogła pokazywać. Całą rozmowę z prezesem umieściliśmy na naszym kanale YouTube. Wywóz odpadów z rozbiórek, remontów i placów budowy, wynajem kontenerów, sprzątanie po imprezach plenerowych, odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych. Zostaw to profesjonalistom, posprzątają za Ciebie. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Lubinie, Rynek 28, telefon 76 724 99 40. Szczegóły na mpo.lubin.pl. Spędź popołudnie na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz 2 tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku.